Epciu, tak, dobry piesek, dobry, no, dobry, spełniony. Witam wszystkich w ten piękny poranek. Słyszycie, jak pięknie? Pięknie ptaszki śpiewają. Ja sobie... Brzuski pięknie szumią. Się zaśmiałem sam z siebie, bo tak przesadzam trochę, bo romantycznie, ale ja tak reaguję, powiem wam, ja wychodzę nieraz i wsłuchuję się wpierw tą ciszę, a w tej ciszy jest takie życie, takie dźwięki piękne. Wiecie co, dzisiaj chciałem powiedzieć wam o tym, jacy my naprawdę, przynajmniej część tego, jacy my naprawdę jesteśmy. Wszyscy, my jako ludzie, tak zwani ludzie. Ja to uważam, jesteśmy istotami, nie ma znaczenia, czy to ludzie, czy... A w nas są jeszcze istnienia. To kiedyś, jak ktoś chce wejść na mój kanał, to może sobie 3 etapy mojej świadomości, będzie wiedział, o co chodzi, o czym mówię. Powiem tak, ostatnio dochodzą mnie akurat sporo informacji na temat jakby tej rzeczywistości tak zwanej, która nas otacza, nie tej duchowej, tylko tej, w której jakby jesteśmy uwięzieni przez chciejstwo, czyli przez pieniądz. Dążenie do władzy, do pieniądza. Jesteśmy zagmatwani. Jesteśmy zaplątani, wplątani w to wszystko. Ale najlepsze to, że ci, co nas wplątują, to oni dobrze wiedzą od wieków, od tysiącleci, znają psychologię człowieka, czyli naszą. Znają naszą psychologię. Wiedzą, jak z nami postępować. Wiedzą, jak nas omotać, zagmatwać. I tak słyszę teraz te piękne ptaszki, ale tak paradoksalnie temat inny, mniej taki, bardziej rzeczywisty, ale mniej przyjemny, mniej taki przyziemiający, uziemiający. Powiem wam tak, jak słyszę, jak teraz dopiero do ludzi niektórych dociera, że na wszystko trzeba mieć certyfikat. Tak jak przyjechał kolega, pozdrawiamy kolegę. I przyjechał i mówi, że jego sąsiad chciał, jako ciekawostka, chce sprzedać dom i nie może. Chociaż ma panele, niby jest eko, niby te CO2 zachowane, te wszystkie bzdury. I jak on opowiada, że sąsiad nie może sprzedać domu, bo musi mieć jakiś certyfikat. Jak to się nazywa, ten certyfikat dokładnie? No w tej chwili chyba sobie nie przypomnę. I żaden notariusz nie podpisze żadnej umowy kupna-sprzedaży, bo nie ma certyfikatu. I jak on opowiada, że na przykład w domu nie ma żadnego centralnego ogrzewania, na przykład na pelet, na gaz, czy tam, nie wiem, jakaś pompa. To i ma tylko kominek. Kominkiem ogrzewa cały dom. Tak jak u mnie. Też kominkiem ogrzewamy cały dom. I on nie dostanie tego, nie spełni tych warunków, żeby otrzymać ten certyfikat i sprzedać dom, bo kominek nie jest źródłem stałego ciepła. No to ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest w ogóle... No zobaczcie, będziecie mieli na pelet, na gaz, zabraknie nawet prądu, ja pomijam, zabraknie peletu, zabraknie wam pieniędzy na to. I będziecie mieli
nie będziecie mieli prądu, zabraknie prądu, cała machina ogrzewania, że tak powiem, domu staje, czyli ten centralne ogrzewanie staje. No bo nie ma na przykład napędzania pompy, która przepompowuje cały czas na bieżąco tą wodę, nie ma sterowania w sterownikach tych od na przykład jakiegoś pieca na pelet, gazu i tak dalej. Ja pomijam, że tam gazu nie będzie akurat w tym momencie, ale nie będzie prądu, wszystko stoi. A ja w kominku, ja mogę nie mieć rok czasu prądu i ja będę w kominku palił. Ja mogę nie mieć peletu, który, który paradoksalnie nam narzucają palenie peletem, a wiecie gdzie, skąd pelet? Kto jest największym producentem peletu w Europie? Kto jest największym producentem? Niemcy oczywiście, nasi przyjaciele z zachodu. Kto jest największym producentem? Fajnie, kaczki poleciały. Kto jest największym producentem pomp? Znaczy tych, no pomp ciepła, no powiedzmy całego tego mechanizmu, tego urządzenia. Kto jest największym? Największym producentem jest oczywiście nasz przyjaciel z zachodu. A z wiatrakami? To wszystko ten sam. No nie chcę brzydkich słów używać. Ludzie, zrozumcie. Jesteście napędzani od malutkiego, od niemowlaka. Jesteście napędzani, że wy macie być kimś. Wasi rodzice chodzą przy was z energią, że wy, żebyście tylko kimś zostali. Lekarzem, dentystą, kimkolwiek. Po co? Po to, żebyście mieli lekkie życie. Tak naprawdę nie będziecie mieli lekkiego życia. Do emerytury będziecie harować. A później powiecie przy 70, po co mi to było? Bo mogliśmy pójść kupić lepszy samochód? Bo mogliśmy, nie wiem, mieć lepszy dom? Wszystko jest materialne. Wszystko materia. Wszystko was, wszyscy chcą od was... Powiem wam, nie wiem, czy w ogóle jest sens mówić o takich rzeczach, ale wszyscy, nawet kury, wy nie możecie kur sobie posadzić na jajka, bo będziecie mieli fermę kurzą i musicie spełniać, znowu mieć jakieś certyfikaty. Ludzie, za chwilę, już w tej chwili nie możecie handlować nasionami, nie możecie dla sąsiada dać drzewko, powiedzmy jakiś tam... malinę czy coś, jakiekolwiek drzewo czy nasiono ze swojej działki nie możecie nawet rozdawać. Nic nie możecie. Certyfikat. Ludzie. I znowu te brzuski usłyszałem, jak pięknie szumią. Powiem wam. Jak ja się cieszę, że ja uciekłem od tego, że ja zrozumiałem. Fakt, że to już człowiek z pewnym wiekiem, po prostu inne wartości i tak dalej. Co z tego, że zapracowali? A może pójdę, zobaczcie na moje ręce. One nie są brudne. To jest tak wbity ten wszystko, bo ja robię bez rękawic cały czas. Ostatnio zbieraliśmy te ziółka. Suszyliśmy workami. Naprawdę, dla siebie tylko. Coś pięknego, zobaczcie ile tu ziółek, zobaczcie co tu się dzieje, tu specjalnie nie koszę ostatnio. Zobaczcie, tu jest koszone, tu zaraz, tu koszone, tu nie, specjalnie zostawiam już nawet, żeby po prostu roślinki miały trochę swojego miejsca. Ja później to też rzepnę, ale na razie dam im trochę porozsiewać się i tak dalej. Wszystko nas, jesteśmy pod takim rygorem, jesteśmy pod, powiem wam, nawet nie mam słów, te wszystkie odgórne, te unijne, te ustawy, dlaczego niedawno wprowadzili, w sumie z rok temu, może już ze dwa, w czasie tej pandemii całej, dlaczego wprowadzili, zmienili ustawę o obronności? Dlaczego, ludzie? Dlaczego kobiety nie będą mogły wyjechać z kraju? Jak się coś zacznie, jak się zacznie W? Ona się zacznie na 100%. Ja wiem, ja to widzę, ja wam nie mówię o tym. Ja wiele rzeczy widzę. Zobaczcie.
tutaj ja w swoich, że tak powiem, wizjach, nieskromnie powiem, wizjach widziałem wielki wybuch, ale jeden tylko. I nie powiem, jaki to jest kierunek. Nie tutaj, no bardzo daleko, tylko widziałem wielki grzyb na horyzoncie. Bardzo, bardzo błysk wielki i tak dalej. Ale co z tego? Co z tego? Co ma być, to będzie. Po co ja mam się bać? Co mi z tego, że ja będę się bał? A może, może to w ogóle nie dotrze do mnie? Może przejedzie tutaj milion jakichś tam innych wojsk, kilometr ode mnie i tu nie zajedzie? I co ja będę się bał? Dlaczego ja mam wyjeżdżać? Dlaczego mnie mają? Dlaczego w czasie II W światowej? Dlaczego wysiedlali stąd ludzi, kazali im uciekać? Straszyli ich i kazali uciekać. Bo to był plan. Później zasiedlali takie właśnie gospodarstwa jak to. Zasiedlali, że tak powiem, ludźmi z innego terytorium. To wszystko jest plan. Wszystko co chwila przesiedlają, co chwila zasiedlają, wywłaszczają. To wszystko jest prowadzone po to, żebyście nie mieli prawowitego aktu własności na wieki, przekazywanych z ojca na syna i tak dalej, na wnuka. Wy nie możecie mieć. Wy musicie się cały czas dorabiać i to kupować. Nie dość, że to kupicie, to jest niby wasze, to wy musicie jeszcze za to zapłacić. Przemyślcie to wszystko. Całe życie będziecie harować. I jak chcecie, to harujcie. Ja wam nie wzbraniam od tego. Ja po prostu miałem pewien etap, pewien moment. Powiedziałem dość, koniec. I całe życie harówka. Po to, żeby na powiedzieć przed tam parę lat, czy tam paręnaście przed emeryturą. No, ja nie mogę się doczekać tej emerytury. Na emeryturze ja dopiero odpocznę. Odpoczniesz, tak. I dopiero coś zrobię, to co marzyłem. Mhm. Może zmienić aptekę ewentualnie. Będzie taniej. Będziesz szukał tańszych leków tylko. No, w takim będziesz stanie. Ja powiem tak, jak sami wbrnęliśmy w to niedobre rzeczy, to nie ciągnijmy za sobą dzieci, bo my ciągniemy, my im narzucamy, my oczekujemy od nich bardzo wiele, że będą właśnie kimś, będą miały Mercedesy. Ja też kiedyś miałem Mercedesa paroletniego. Przeżyłem, doświadczyłem jakiś rodzaj, może nie luksusu, jakiegoś bogactwa, ale takiego wystarczającego jakby życia. Nie musiałem się martwić o każdą złotówkę i tak dalej. Ale powiem też paradoksalnie, my mając więcej pieniędzy, posiadając wtedy więcej pieniędzy, mieliśmy ich mniej tak naprawdę, bo płaciliśmy tylko kredyty. Zobaczcie, kto na tym zarabia. Zobaczcie, co się działo w czasie II W. To, co nam mówią i tak dalej. Jak jeden naród, jedynie słuszny, wybrany, był prześladowany i tak dalej. Zobaczcie, co teraz się dzieje tam. Wiecie gdzie. Zobaczcie ten jedyny naród, ja muszę uważać ze słowami, co robi dla innego człowieka. Dobra, nie brnę dalej w ten temat, bo smutek mnie ogarnął i no nieważne. Ja mówię bliskość tu przyrody. To, że nie mamy żadnego kata nad swoją głową, bo wszystko jest dobrze, jak jest dobrze gdzieś w pracy, jest szef, fajny tego, ale spróbujcie tylko nie spełniać wymagań jakichś tam, czy nie wyrabiać norm i tak dalej, to zobaczycie, wiecie dokładnie, o co chodzi, bo każdy przeżył w swoim życiu, niby jest dobrze, dobrze przez parę lat, później się okazuje nagle, że nie jest tak dobrze, jak nam się wydawało. Szykujemy dla gości. Dzisiaj przyjeżdżają goście. A tam piękna istotka na drzewie. Nie wiem, czy to nie jest sójka czasem. Piękny ptaszek.
Tu gdzieś skowronek ma gniazdo niedaleko, jak on siada na tych tujach, jak on śpiewa czasami, powiem wam. Coś pięknego. Także dzisiaj szykujemy siedlisko dla gości. Tak jak wiecie, prowadzimy agroturystykę. Jeden apartament. Żyjemy z tego. Powiem wam, bardzo, bardzo ubogo. Ale ja nie zamieniłbym tego życia za nic innego, za żadne inne życie. To, żeby być niezależnym. Gąski, niestety, na razie muszą być i kurki muszą być w zagrodzie. Po prostu, wiadomo, przyjadą ludzie, nie wiemy jeszcze, kto przyjedzie, tak naprawdę nie znamy i po prostu na pewno sobie nie będą życzyli, żeby gdzieś na trawie były jakieś odchody czy coś. Wiadomo, o co chodzi. Pokażę wam tylko na koniec, bo bym zapomniał, ten podjazd, co zrobiliśmy. No tu obrońca siedliska. Słyszycie ptaszki, jak pięknie? No tu jeszcze dzisiaj, mówię, nakręcę film taki typowo, żeby nas zareklamować. Zobaczcie, jaki piękny podjazd. Tu na razie słupy są oznaczone, pręty od słupów, żeby nikt nie wjechał czasem. Jesteśmy tak, jak coś robimy, dajemy bardzo dużo z siebie, właśnie tak jak widać po rękach. Słyszeliście ptaszka? Ale żeby to pięknie wyglądało po prostu. O. Jak ktoś chce do nas zawitać, przyjechać na odpoczynek, zapraszamy. To nie było celowe. Po prostu jestem tutaj. Też chciałbym zareklamować swoje siedlisko. Także bym wiele jeszcze mógł mówić, ale nie chcę was, akurat jeden filmik taki nakręciłem, realny, realistyczny, nie chcę was dołować. I tak jesteście zdołowani przez media, przez ukierunkowani, sterowani. Ja tam jak cichutko, nawet ich nie słychać. Nie wiem, czy będzie widać. Żurawie sobie spacerują. Powiem wam, wczoraj widziałem piękną rzecz. Jechałem tutaj do sąsiada, kawałeczek, kilkaset metrów, i na polu autentycznie patrzę, spacerują dwie gęsi. Dosłownie spacerują, a między nimi pięć gąsiątek takich, co nie, dosłownie takich świeżo tam, powiedzmy, parodniowych, czy nie wiem, tydzień czasu, czy ile one tam miały. I tak się przytuliły do ziemi, żeby ich nie było widać. Ja nawet z ciekawości zatrzymałem na chwilę samochód, to tak 20 metrów od drogi, zatrzymałem się, patrzę, zasuwają takie pisklaki małe, jak to fajnie wygląda, taka przyroda nas otaczająca tutaj. Wiadomo, jak zobaczyłem, że pisklaki są, no nie będę im przeszkadzał, nie będę stresował, a zaczęły zasuwać po tym polu. Nawet te gęsi nie uciekły, no bo wiadomo, bronią swoich młodych. Podejrzewam, że jakbym podszedł, to nawet i by walczyły w jakiś sposób, no ale po co mam im zakłócać? Dobra, bo ja tutaj mówię tyle rzeczy dzisiaj, w większości niepotrzebnych. Pozdrawiam, do następnego razu.